Dobry wieczór Państwu. Strasznie się cieszę, że mam to spotkanie, dlatego że to jest moje pierwsze spotkanie jako mieszkaniec Gdańska. No właśnie, to jest bardzo istotny fakt. Dlatego, że po, jak Państwo, ci, którzy czytają moje książki, czasami zaglądają na ostatnią stronę okładki, wiedzą, że tam jest napisane, że ja mieszkam we Frankfurcie nad Menem. To prawda. To się zgadza, dlatego że wczoraj w nocy zresztą przyjechałem z Frankfurtu nad Menem. Byłem tu o 4 nad ranem. Czy dzisiaj już. I mieszkam w tym mieście od 30 lat, a podjąłem decyzję powrotu do Polski. I w czerwcu 2018 roku nie będę już mieszkał w Frankfurcie, tylko będę mieszkał w Gdańsku i wybrałem sobie jakieś miejsce. Pytanie zasadnicze padło już. Po co? Niektórzy twierdzą, że teraz akurat nie jest najlepszy czas, żeby przyjeżdżać i że powinien najpierw się do szpitala psychiatrycznego przemyśleć to i ewentualnie później podjąć tą decyzję, ale ja wiem, znam grunt Pani pytania ten politycznej sytuacji, ale jak Państwo wiecie, ja w moich książkach mało o polityce piszę i staram się ten temat unikać, dlatego że to jest bardzo brudna sprawa. I zresztą nie można dojść ostatnio w Polsce żadnego konsensusu, te rowy i podziały i barykady są coraz wyższe, rowy coraz głębsze. Ale ja się polityką nie zajmuję i od dawna się nie zajmuję polityką, a pamiętam, że jak miałem 10 lat, mój ojciec, Leon Wiśniewski, który był kierowcą pogotowia ratunkowego, notabene więzień Szczutkowu, czyli też niedaleko stąd, miał swoją biografię. Jak ja się nie chciałem uczyć w czwartej klasie w szkole, powiedział mi: synuś, jak się nie będziesz uczył, to zostaniesz politykiem. I to strasznie mnie przestraszyło. I od tego momentu wiem, że nie wiedziałem jeszcze wtedy w wieku 10 lat, co to znaczy dokładnie, ale musiało to zrobić bardzo strasznego, że ojciec własny grozi synowi, że jak się nie będzie uczył, to zostanie politykiem. Być może stąd te dwa magisteria, doktorat i habilitacja, żeby broń Boże nie kusiło mnie, żeby się w tą politykę wmieszać. Ale faktem jest, że po 30 latach pracy naukowej we Frankfurcie nad Menem dla instytutu, który zajmuje się chemią i informatyką, podjąłem decyzję powrotu do Polski. Z różnych powodów. Złożyło się na to, że moje córki już są dorosłe i już nie potrzebują taty, który będzie ich finansował. Już są wykształcone, same pracują, same mają rodziny i w związku z tym ojca już tak nie potrzebują. Poza tym znalazłem miejsce w Brzeźnie, 200 metrów od morza, na ulicy Krasickiego, czyli bardzo, bardzo niedaleko stąd. Tam Invest Comfort postawił takie osiedle i na tym Invest Comforcie w tym kupiłem mieszkanie i nie ma chyba lepszego miejsca na ziemi. To jest drugi powód. Trzeci powód, Gdańsk, jest również wynika z tego, że jak Państwo spojrzą w moją biografię, jestem rybakiem dalekomorskim z zawodu. Skończyłem technikum rybołówstwa morskiego w Kołobrzegu i tam maturę zrobiłem. I z Gdyni wypływałem swoje rejsy i to powiązanie. Nigdy nie pracowałem dla życia, nie zarabiałem pieniędzy jako rybak dalekomorski, ale wiele rejsów odbyłem, 9 miesięcy spędziłem na morzu, w trawlerach, kutrach i w Wodesławowie, i w Ustce, i byłem pod Nową Fulnedią. W każdym razie była to przepiękna przygoda i to morze ciągle we mnie było. W sumie jest taka książka zespoły Napięć, jedno z opowiadań, cykle zamknięte, dokładnie tego elementu mojej biografii dotyczy, więc nie było lepszego miejsca. Poza tym jest to przepiękny Trójmiasto, jest przepięknym miejscem na ziemi. Jest tu strasznie dużo kultury. Jest wielkie, piękne lotnisko, które pozwoli mi latać do wszystkich krajów, w których wydano moje książki. Z pewnością nie zerwę z nauką, w związku z tym gdzieś na pół etatu na jakiejś uczelni będę opowiadał studentom, czego się nauczyłem w tym instytucie. A jest tu szkół wyższych całe mnóstwo i to bardzo dobrych. I dlatego chyba nie miałem żadnej wątpliwości, że chcę tu znaleźć swoje miejsce i dzisiaj jako pierwszy już jestem zameldowany w Gdańsku, byłem w urzędzie, jestem gdańszczaninem, w związku z tym oficjalnie takim właśnie tematem tego wstępu Państwu mówię, że pierwszy raz jako mieszkaniec Gdańska się z gdańszczankami, gdańszczaninami spotykam i to w takim miejscu, które jest mi znane, bo w tym Leclercu tankuję często samochód, bo mam tam najtańsze paliwo i tam różne zakupy robię. To jest drogą wstępu. Ale tematem dzisiaj
naszym, z tego co wiem, pani wybrała sobie książkę inną, znaczy zupełnie inny temat, to znaczy ostatnią książkę. Tak, myślę, że to jest ważny temat, bo to jest powieść, która jest reklamowana przez wydawcę jako najbardziej osobista w pańskiej dotychczasowej twórczości. No to ja się doczepię trochę do tego określenia, bo to jest fajny, chwytliwy slogan reklamowy, ale czy rzeczywiście tak jest? Ile Janusza Leona Wiśniewskiego, tego prawdziwego, jest w tej powieści? A ile jest fikcji? Jak bardzo osobista jest ta powieść? No to już jest nie pierwsza książka, gdzie wydawca nakleja najbardziej osobista powieść Janusza Leona Wiśniewskiego. Tak było też przy książce, która się nazywa Na fejście z moim synem. Tamta była o wiele bardziej osobista niż jest ta. Powinna być jeszcze tam przymiotnik kobieca, bo to też dobrze się sprzedaje. No tak. Wydawcy doskonale wiedzą, że ponad 78% czytających, kupujących książki w Polsce to są kobiety, a państwo z biblioteki potwierdzą statystykami, że wypożyczających jest jeszcze większy procent książek. W związku z tym to też się przydaje. Oczywiście, że wydawcą, ja nawet walczyłem o tytuł, bo mój tytuł był Wszystkie jego kobiety, Przebudzenie. No ale wydawca mówił, wie pan, to będzie lepiej, jak będą wszystkie moje kobiety, bo będzie można podłożyć jakąś taką kalkę, że to jednak pana historia, to wie pan, czytelników to interesuje. To wydawcy mają swój własny interes. Ja się nie upierałem. Jest sporo tutaj moich historii w tej książce. Jak w każdej książce jest tu naukowiec, dlatego że to jest mój świat, który ja znam. W tym akurat w przypadku nie jest żaden biochemik, neurobiolog czy genetyk, tylko w tym wypadku jest matematyk. Książka bazuje na prawdziwej historii, która się przydarzyła mojemu przyjacielowi, z tragicznej historii. To jest kolega mój, matematyk notabene, mieszkający w Berlinie, który swego pewnego razu kilka lat temu jechał na konferencję naukową do Amsterdamu. Wsiadł na Berlin Zoo do pociągu i jechał do Amsterdamu na tą konferencję. I on jest palący i to też jest nasz, ja też dużo palę. I w pociągi, przejazdy pociągami teraz jest to szykana dla palaczy, dlatego że nie można palić i czasami ci konduktorzy pozwolą wyjść na peron i te trzy machy wziąć, ale nie wszyscy, Niemieccy nie pozwolą. No ale ten człowiek jechał i na 30 km przed Amsterdamem wysiadł właśnie na ten peron, aby wybiegł na ten peron, aby zapalić, pękło mu naczynie krwionośne w mózgu i upadł i zapadł w śpiączkę. Autentyczna historia. Notabene wybiegając zabrał marynarkę z przedziału nieswoją. Też autentyczna historia, bo ktoś miał identyczną marynarkę. Co się przy facetach zdarza, że mają bardzo podobne marynarki do siebie. W związku z tym znaleziono człowieka, który zapadł w śpiączkę, który miał dokumenty nie tego człowieka, który powinien. I nagle jedzie człowiek z Berlina, już nie dojeżdża do Amsterdamu i nikt nie wie, co się z nim dzieje. No bo ci go helikopterem z tego dworca, na tym, gdzie on padł, przewożą. To jest wszystko tu opisane. Dzięki refleksowi sanitariusza, który widzi, że samochodem się nie dojedzie przez zapchane do Amsterdam i on umrze. W związku z tym helikopterem go przewożą. Ale sądząc, że mają zupełnie innego człowieka, no to będę zdanni bodajże, miał dokumenty pasażera i znika. Nikt nie wie, w instytucie nie wiedzą i to jest prawdziwa historia. To wszystko się wydarzyło mojemu przyjacielowi. Ja też go szukałem, bo on też z mojego życia zniknął, zostając przewieziony do tej kliniki. I tam jest opisane, jak do tego doszło. To też jest prawdziwa historia. On miał kota i ten kot podszedł pod instytut i wszyscy zaczęli się zastanawiać, dlaczego kot chodzi koło instytutu, w którym on pracował. I tak po nitce do kłębka, nie będę państwu tu wyjaśniał, jak oni do tego doszli, że się okazało, że to jest on. I córka go poszukiwała, mnóstwo różnych osób. I kiedy on w tym szpitalu 6 miesięcy leży, i tu się kończy historia mojego przyjaciela. Znaczy on tam miał szczęście, przebudził się po 6 miesiącach z tej śpiączki. Ponad pół roku rehabilitował się. Po śpiączce jest bardzo skomplikowany proces rehabilitacji fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się zaczyna historia, która ja wplotłem z różnych historii, różnych mężczyzn, których w życiu znałem. Kiedy on w tej śpiączce leży do tego szpitala, zaczynają pielgrzymować najróżniejsze kobiety.
ku ogromnemu zdziwieniu personelu medycznego, że tam i przesiadują, i płaczą, i rozmawiają z nim, i córka przekonuje dyrektora szpitala, żeby komputer mu w tej sali podłączyć i ze Skype'em się łączy ze śpiącym ojcem i rozmawia z nim. Prawdziwe historie, o których ja się dowiedziałem w tym szpitalu, w klinice, w której pojechałem, bo ja zwracam szczególną uwagę na szczegóły w moich książkach. Więc pojechałem do tej kliniki, spotkałem się z lekarzami, spotkałem się z tym personelem i opowiadano mi najróżniejsze historie, które się wydarzyły w tym szpitalu, właśnie z takimi przypadkami. Ale chodziło mi głównie o to, żeby pokazać, że kiedy te kobiety dowiadują się, że on tam w tej klinice jest i być może już więcej się nigdy nie obudzi, przyjeżdżałem do tej kliniki i to jest historia tych kobiet tak naprawdę. I jest to historia jego relacji, które on miał z tymi kobietami, które wykorzystywał w najróżniejszy sposób. On zajęty swoją karierą, pracą, całkowicie zaniedbał dom, żona się z nim rozwiodła, był promiskuistyczny, że tak powiem. Związywał się z kobietami, one sądziły, że mają z nimi relacje albo nawet związki, a on o tym nic nie wiedział. Po prostu traktował to, jest to takie spojrzenie na dojrzałego mężczyzny, na kobiety, które pojawiają się w życiu jego i jego relacji do nich bardzo takiej, powiedzmy sobie, negatywnej, taki rodzaj spowiedzi, on patrzy na, jak się dowiaduje po przebudzeniu, że one były i zaczyna mieć retrospekcję i przypomina sobie te relacje z tymi kobietami i o tym jest ta książka. I on doznaje przebudzenia, nie tylko tego jednego, tego wynikającego, no, że mu się to że te wszystkie naczynia mu się zamknęły w tym mózgu. Wszystkie pytania mi pan już tutaj. No bo opowiadam, żeby, a jest to jest więcej niż jedno przebudzenie. On zaczyna krytycznie patrzeć na swój sposób życia. A jednocześnie do tego szpitala nie przyjeżdża kobieta najważniejsza, ta, która jest matką jego córki, jego żona, z którą się rozwiódł, która od niego odeszła ze względu na jego tryb życia, na jego postawę. I ta nie przyjeżdża. A takie, o których on zapomniał, które były, przemknęły tylko czasami przez jego życie, przyjeżdżają z różnych powodów i o tym się państwo dowiecie, z dlaczego niektórym się z końca świata chce jechać, czy chcą mu coś powiedzieć i co chcą mu powiedzieć i dlaczego chcą mu to powiedzieć. I o tym jest ta książka. Wydawało mi się to takie istotne, że ta historia mojego kolegi może być zaczynem czegoś bardzo poważnego. Historia się wydarzyła w klinice w Amsterdamie, był taki człowiek i ja tam byłem i miałem dużo szczęścia, że to się akurat wydarzyło w Amsterdamie, dlatego że w Amsterdamie mieszka moja córka. W związku z tym miałem różne powody, żeby do tego Amsterdamu jeździć i z klinice bywać i rozmawiać z tym personelem o tym. To się najróżniejszy kalejdoskop najróżniejszych, o czym pewnie pani miała mnie zapytać, postaci pojawia w tej książce. Jest sporo nauki, jak zawsze, w tej książce. Bo ja zawsze, gdzie tylko się da, tą naukę wpycham, szmugluję, opowiadam. Tutaj trochę innej, bo matematycznej. Powiedział już pan tutaj, może poruszyliśmy delikatnie ten temat. Ja teraz trochę podrążę go. Bo przebudzenie, moim zdaniem, można odczytywać jako metaforę. To nie jest tylko neurologiczne przebudzenie do życia po tych 6 miesiącach spędzonych w śpiączce. To jest przebudzenie zrodzone z refleksji, z tego specyficznego rachunku sumienia, który bohater może dokonać, leżąc po prostu w tym szpitalu, mając mnóstwo czasu na przemyślenia. Wydaje mi się, że chodzi o przebudzenie do życia wśród ludzi i o wyjście z tej izolatki, bo bohater w pewnym momencie mówi tak o sobie, że on żył w różnych izolatkach, koncentrując się na sobie, na swoich pragnieniach, na swoich projektach naukowych, nie zauważając tego, że dookoła są ludzie, są kobiety, które często zranił. To przebudzenie, myślę, że jest takim wyjściem do świata, otwarciem się i rozpoczęciem nowego etapu w życiu, w którym bohater zaczyna się wsłuchiwać w potrzeby innych, nie tylko w swoje. Bo powiedzmy sobie szczerze, ten bohater jest taki, no,
No bywa dość ciężki, bywa egoistą, bywa takim skurczybykiem po prostu, straszliwym. I momentami trudno jest zrozumieć, dlaczego te wszystkie kobiety zjawiają się przy nim. Dlaczego? Co w nim jest takiego? Co takiego jest w tym człowieku, że pomimo, że rani te kobiety, one wszystkie w krytycznym momencie nagle zjawiają się, tak? Nie wszystkie, ale część. No ten najważniejszy, część. Ja tam wyjaśniam dlaczego. No, dlatego, że mimo, że on, bo kiedy był z nimi, z tymi kobietami, w tych, nawet w tych krótkich okresach czasu, albo odwiedzając je, albo bywając z nimi, darował im absolutnie najlepszą jakość czasu swojego. One przeżywały z nim takie historie, które nie przeżywały z żadnym innym mężczyzną. Nawet jeśli to były krótkie historie, bardzo często niespełnione miłości są te, które najbardziej pamiętamy. To prawda. Spojrzyjcie Państwo swoją pamięć. Te niespełnione, te, które nieodwzajemnione, o wiele bardziej pamiętamy, czy nawet te zdradzone, czy które nas poraniły, pokaleczyły, pocięły, więcej pamiętamy niż te, które on jednak zaistniał w ich życiu ze swoją wyjątkowością, z tym, z jakością czasu, który im darował. On był, jeśli już był z tymi kobietami, wprawdzie krótko, to zawsze był z nimi do końca. Absolutnie wymarzonym mężczyzną w tym krótkim czasie. Pewnie z tego. Nie wszystkie przyjeżdżają, żeby oczywiście się, żeby mu to powiedzieć. Inne przyjeżdżają, to by było zbyt piękne. Żeby mu nawymyślać, że bardzo je skrzywdził, że postawił jakąś taką poprzeczkę wobec innych mężczyzn i one mają taką, mają jakiś taki obraz, ideę mężczyzny, do którego szukają podobnego do niego i to też jest tutaj tym wątkiem. Oczywiście, że to przebudzenie ma absolutnie charakter metafory. Akurat tu się tak złożyło, że to jest autentyczne przebudzenie. Co ciekawe, że ta książka to jest dość pewien fenomen. Ta książka ukazała się w Polsce na początku, 10 listopada bodajże była premiera tej książki. 7 dni później ta sama premiera tej książki była w Rosji. To się chyba nie zdarza żadnemu polskiemu autorowi, żeby jego książka wyszła prawie równolegle w dwóch krajach. A zdarzyło się to tak, ze względu na moją popularność ogromną w Rosji, że wydawnictwo rosyjskie dostało manuskrypt tej książki w ten sam dzień, co wydawnictwo polskie, Znak. Tylko, że Polacy tylko ją zredagowali, a Rosjanie ją przetłumaczyli i zredagowali. I 19 listopada byłem zaproszony do Petersburga i Moskwy, aby ją promować. To jest niesamowite, że praktycznie w tym samym czasie wyszła ta książka w dwóch krajach. I co ciekawe, na okładce rosyjskiej, szkoda, że nie zabrałem, żeby Państwu to pokazać, na okładce rosyjskiej słowo przebudzenie, bo ta książka nazywa się Moje rzęsiny, probuźnienie. I to słowo prabuźnienie, przebudzenie jest absolutnie wielkimi literami napisane, a te wszystkie moje rzęsiny małymi. Mimo, że ja ich nie namawiałem, to znaczy, że oni, ten redaktor czy ten tłumacz zauważył, że o to chodzi w tej książce. To jest najważniejsze. Że to jest najważniejsze. Bez żadnego... Teraz książka ma wyjść w Ukrainie, czy na Ukrainie, na wiosnę. Jestem ciekaw, jak oni ją nazwą, no, a chociaż oni mają współpracę z Rosją mimo tej wojny całej, w związku z tym być może, że bardzo podobnie to zrobią, ale było to dla mnie niesamowite miła niespodzianka, kiedy zobaczyłem okładkę rosyjskiej książki i fizycznie ją zobaczyłem, że tak faktycznie jest, że oni od razu wyczuli intencje i główny zamysł, główne clue tej książki o tym metaforycznym przebudzeniu, o którym pani mówi, bo ten mężczyzna faktycznie ma dużo czasu, żeby przemyśleć. On się nie kaja, ale no postanawia pewne rzeczy, widzi swoje błędy. Nagle mając tak dużo czasu, zaczyna analizować, bo sam fakt, że te kobiety przyjechały, powoduje, że on je pokiereszował. No bo to, że miały fajny czas z nim i postawił im tą poprzeczkę, to jest dla nich nieszczęście tak naprawdę. Dlatego, że one szukają mężczyzny podobnego, a on był bardzo krótko w tym im życiu, zaistniał, jak taka kometa przeleciał, przebiegł, ale rozświetlił im ten świat i one chcą to światło jeszcze raz widzieć z kim innym. Często się to nie udaje. Myślę, że w tych refleksjach, które snuje bohater, jest poruszonych sporo ważnych tematów, o które też warto zahaczyć, bo on no, ma najróżniejsze myśli na temat natury związków damsko-męskich,
na temat zdrady, na temat monogamii. Te tematy się przebijają przez książkę i powracają. Tak sobie myślę, że to jest też bardzo ważny wątek, bo można tę książkę czytać jako swoisty leksykon problemów w dzisiejszych związkach. Tam jest po prostu wszystko absolutnie. Jest na przykład poliamoria tak zwana, do której też bohater odnosi się i też snuje refleksję na ten temat. I tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawe, że często dzisiaj jest tak, wynajdujemy sobie nowe nazwy, nowe określenia na problemy, które są stare jak świat, właśnie jak ta poliamoria. Nie chcemy powiedzieć, że kogoś zdradzamy. Mówimy, że jesteśmy w poliamorycznym związku, tak? Na przykład z dwiema kobietami. Mężczyzna jest z dwiema kobietami, ale wiadomo, nie zdradza żadnej, tylko to jest poliamoria. Że to jest, on ocenia na około 10 do 11% tych związków poliamorycznych zaakceptowanych przez obydwie strony. Dlatego, że ten hedonizm się przejawia i jesteśmy hedonistyczni. Ta książka jest bardzo współczesną książką. Ona się dzieje obecnie. Ja nie jestem wyrzucony z tego świata, ponieważ piszę wiele książek o relacjach między ludźmi. W związku z tym mam strasznie dużo przemyśleń, dużo też czytam na ten temat. I praktycznie nie ma książki po polsku, niemiecku, angielsku i ostatnio rosyjsku, której nie przeczytałbym z psychologii kobiet, czy w ogóle z psychologii związków. To mnie interesuje. A ponieważ miałem okazję przyjaźnić się ze Zbyszkiem Izdebskim, rozmawiamy często na te tematy i on nie spekuluje, on ma konkretne dane, którymi się posługuje, bo on jest i wykładowcą seksuologii w szkołach wyższych, ale jednocześnie doradza ludziom, którzy mają problemy z tego, czyli zna życie, że tak powiem, z gabinetu, z najróżniejszych opowieści. I o to mi chodziło, żeby pokazać te wszystkie relacje, ale ma też pani rację, że to jest próba tłumaczenia starych historii. No, właśnie, bo my lubimy się usprawiedliwiać, prawda? Że ludzie, mężczyźni mają straszny problem z byciem monogamicznym. No, mężczyźni mają o wiele większy problem niż kobiety. Właśnie, a z czego to wynika? Wynika to... Dobrze ktoś to nazwał z natury, dlatego że natura, bo to jest pewien atawizm ewolucyjny. Generalnie w interesie żadnego gatunku, w interesie gatunku nie jest być monogamicznym. To jest oczywiste. To jest ze względu, ewolucyjnie spojrzeć na to, monogamizm nie służy przedłużeniu gatunku i rozwoju gatunku. Dlatego, że będąc w związku monogamicznym, przestrzeń rozprzestrzeniania naszych genów jest bardzo mała. Przepraszam, że będę używał teraz medycznych i biologicznych terminów, ale ograniczona tylko do jednego samca, jednej samicy. To znaczy jeden genotyp łączy się z drugim genotypem, rodzi się z tego potomstwo, które posiada genotyp rodziców i te geny ojca ani geny matki nie są rozprzestrzenione. To nie jest w interesie, dlatego że w interesie gatunku jest rozprzestrzenienie genów i mieszanie je z genami jak największej ilości samic. Ze względu na to, że prawdopodobieństwo, że trafi się na samicę, która będzie najbardziej różny od nas miała tak zwany gen zgodności tkankowej, odpowiadający za system immunologiczny, jest tym większe, im większa ilość samic. Nie muszę Państwu tego tłumaczyć, to jest po prostu ewolucyjnie, praktycznie w większości gatunków nie ma monogamicznych. Te wszystkie bzdury o tych łabędziach, które Państwo pewnie słyszeli, czy żurawia, krukach, to średnio dwa jajka z 10 w gnieździe łabędzia są jajkami nie tego samca. W związku z tym jest tylko jeden absolutnie gatunek, który jest absolutnie monogamiczny na Ziemi. Jest to bakteria, która żeruje na karpiowatych i nazywa się, już sama nazwa jest bardzo fajna. Ja znam ją nazwę łacińską, ale możecie Państwo sobie to wygooglować, na przykład Diplum paradoksu. Już samo słowo paradoksum jest. Oczywiście. I ona jest monogamiczna z bardzo prostego powodu, dlatego że ta samica tej bakterii z samcem bakterii, kiedy ma dojść do parzenia się, to one się na całe życie ze sobą zrastają. I w związku z tym trudno być poligamicznym, jeśli jest się zrośniętym z samicą, że tak powiem, czy z samcem.
w tym sensie. Więc i mężczyźni mają, znaczy rolą samców jest rozprzestrzenienie, żeby znaleźć jak największą ilość, znaczy znaleźć samicę, która zapewni, chociaż my nie chcemy tego, generalnie zrodzenie się w związku drugiego, w trwałym związku potomstwa jest najczęściej przeszkodą i raczej problemem dla tych, ale ten atawizm ciągle w nas trwa. I nic na to nie możemy poradzić. Poza tym atawizm jest tak, że wiele mężczyzn łączy się z kobietami, które gwarantują największą płodność. I stąd zainteresowanie mężczyzn młodszymi kobietami ze względu na to, że one gwarantują większą ilość potomstwa. Kobieta 42-letnia nie zagwarantuje dużej ilości potomstwa w przyszłości, natomiast kobieta 20-letnia tak. No i to też my nie wiemy, jak bardzo jesteśmy z moralnymi zwierzętami ciągle i jak bardzo jesteśmy utkani w pewną tkaninę wynikającą z etyki, religii, no bo przecież monogamia jest w interesie społecznym, żeby jedna para wychowywała potomstwo, dlatego że to likwiduje konflikty w stadzie, nie ma walk o samice. I no, społecznie jest lepiej, żeby ludzie się łączyli w dwie pary, wychowywali, ale ciągle biologicznie jest mnóstwo książek, szczególnie Rota i innych, Busa, antropologów, którzy o tym mówią. To są dla wielu ludzi kajdany, które są. Zresztą jeden z bohaterów o tym nieustannie mówi, ten doktor Lorenzo, jego lekarz z Berlina. No jest przykładem absolutnie człowieka, który żyje według tych zasad, co nie przeszkadza mu mieć bardzo szczęśliwe małżeństwo z żoną, która to akceptuje lub mniej lub bardziej, albo przymyka na to oko. I ten dylemat ciągle w nas jest i w związku z tym ma pani rację mówiąc, że to jest nic nowego w tym. My próbujemy na ten dysonans wynikający z tego, co byśmy chcieli, a co powinniśmy, dobudowywać najróżniejsze teorie. Ta teoria poliamorii, swobody, życia w równoległych związkach albo okresowych związkach bardzo pomaga ludziom wybielić się. Dlatego, że z etyki wiedzą, że wierność jest wartością, rodzina jest wartością, że na niewierność dzieci cierpią, że zarabiają najlepiej adwokaci i tak dalej. I wszyscy o tym wiemy. Poza tym trochę tu usprawiedliwiam też mężczyzn w tej książce, dlatego że mężczyźni są sterowani trochę inną chemią niż kobiety. I tu też jest powrót do tego słowa natura, dlatego że mężczyźni są sterowani substancją brzydką, niefajną. Nazywa się testosteron, ta substancja. No, ten testosteron, nawet jak na ekranie komputera, ja oglądam 1000 substancji różnych na ekranie komputera w moim instytucie. Testosteron nawet na ekranie komputera, ta struktura jest brzydka. Natomiast kobiety są sterowane przepiękną substancją, której mężczyźni niestety mają bardzo mało. Nazywa się oksytocyna, która na ekranie jest ładniejsza już nawet z definicji. Mężczyźni tej oksytocyny nie mają. Oksytocyna jest hormonem łącznie z wazoprezyną, która odpowiada za budowanie relacji społecznych, nie tylko międzyludzkich, społecznych w ogóle. Gdyby zablokować produkcję oksytocyny u chomika czy u myszy i to robiono, bo te biedne chomiki i te wszystkie myszy, wszystkie im się robi, żeby sprawdzić, to na przykład samica myszy nie przestaje karmić i porzuca swoje małe, jeśli nie ma produkcji oksytocyny. Czyli po prostu więzi społeczne łamie. Oksytocyna odpowiedzialna jest za wiele przepięknych wydarzeń. Na przykład bez oksytocyny nie napinały się mięśnie gładkie w piersiach kobiety, nie byłoby karmienia niemowlęcia. Oksytocyna jest potrzebna w ogóle. Bez oksytocyny nie przyszlibyśmy na świat. To przez oksytocynę kurczy się macica i wypycha nas na świat w czasie porodu. A najważniejsze, bez oksytocyny nie kurczyłaby się macica w czasie orgazmu. W związku z tym kobiety nie miałyby żadnego przyjemności i interesu iść do łóżka z mężczyznami, bo tych orgazmów w ogóle nie przeżywały. W związku z tym oksytocyna jest ważnym związkiem. Natomiast mężczyźni tej oksytocyny mają mało. Kobiety mają mniej więcej, są w związku z tym chemicznie wierniejsze. Testosteronu też mają, ale o wiele mniej. Jakby odwrócona równowaga tych substancji. Mężczyźni mają oksytocyny bardzo okresowo, bardzo duże stężenie jest i to jest bardzo dla nich
niebezpieczne. Mianowicie jak mężczyźni, poziom oksytocyny u mężczyzn wzrasta w płynach ustrojowych łącznie z krwią w momencie ejakulacji. Znaczy mężczyzna ejakulujący jest najwierniejszy. Jest to, przepraszam, że to tak sformułowałem. Fantastyczne. Ale tak jest. Poziom oksytocyny był mierzony przez Instytut Kinseya i przez wiele, że w momencie ejakulacji mężczyzna ma najwyższy poziom oksytocyny. Pojawienie się tej oksytocyny na wielu mężczyzn działa strasznie. Po prostu oni są nieprzyzwyczajeni do posiadania takiego stężenia oksytocyny. I większość mężczyzn od tego szoku oksytocynowego, myślę, że są na sali kobiety, które to przeżyły i doświadczyły, po tym szoku oksytocynowym natychmiast zasypia. Panie myślą, że oni tacy nieczuli po seksie zaraz zasypiają, a oni nie tak, bo chcą, tylko bo muszą, bo im oksytocyna tak walnęła po neuronach, że po prostu nie mają innego wyboru. To ja teraz opowiadam jak historia, ale to jest naukowo stwierdzone. Zwiększenie poziomu oksytocyny mężczyzn usypia ich bardzo mocno. W związku z tym widzi pani, są konflikty, żeby tej wierności dochować. Są konflikty wynikające z biologii. No, około 68% mężczyzn według ostatnich badań Instytutu Kinseya przyznaje się w ankietach. Mówię o tych, co się przyznają. Prowadzi związki minimum równoległe, dwa związki minimum równoległe seksualne. A są mężczyźni, którzy prowadzą kilka związków, nie tylko dwa. Natomiast kobiet jest tylko 42%, czyli kobiety są o wiele wierniejsze. Ale mimo to jest bardzo dużo. 42, dwie kobiety na 100 prowadzą równoległe związki seksualne, bo tu nie mówię o związkach w sensie równoległych, że budują związek, że jest seksualne, czyli i to wynika z różnych powodów, z tego testosteronu, z tego hedonizmu, z tego atawizmu wynikającego z rozprzestrzenianiem genów. Wynika też to z habituacji, to jest typowe też dla wszystkich gatunków. Wszyscy samiec samicą i reakcje, się ludzie habituują, to jest takie pojęcie z socjologii, że no przyzwyczajają się do siebie, że nie ma, to Izdebski ma te statystyki, około 50% mniej razy w rok po ślubie ludzie chodzą, obcują z sobą fizycznie 50% mniej niż w momencie, tuż po ślubie. I to jest zupełnie w sposób naturalny, bo dlatego, że się ludzie habituują. To jest tak, jak można to porównać do szczura, biednego szczura, któremu przyczepiono w głowie elektrody, jak zbliżał się do żarcia, którego pragnął, to mu puszczano prąd. I on oczywiście uciekał i nie łapał tego, ale po dwóch tygodniach zignorował ten prąd, zhabituował się i szedł mimo prądu, żeby gdzieś to. Te same mechanizmy działają na nas, tylko że tutaj zamiast elektrody mamy bodźce wynikające z seksualności. I to nie ma znaczenia, jak bardzo ktoś jest urodziwy albo mniej urodziwy. To wynika właśnie z tej habituacji. To się w seksuolodze nazywają to efektem Coolidge'a. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ja tu zaczynam w naukę wchodzić zamiast w książkę, w literaturę. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest fascynujące, jak rozmowa o literaturze przerodziła nam się w wykład naukowy w międzyczasie, tak zwany. Wykład może nie, ale taka opowieść o tym. Naukowa, tak. Ale ona dotyczy tej książki. Oczywiście. Dlatego, że on też ma takie dylematy, on rozmawia na ten temat, tutaj tą postacią charakterystyczną, która takie wykłady mu robi, to jest ten Lorenzo, jego lekarz. Włoch, typowy tradycjonalista, w związku z tym to się z tym wiąże, dlatego że ta seksualność jest obecna w tej książce. Mhm. Zresztą mamy tutaj takie stwierdzenie, wszystko da się wyjaśnić, zapisać w liczbach i równaniach. Życiem rządzą prawdopodobieństwo, logika i udowadnialne twierdzenia. No właśnie, rzeczywiście tak jest, wszystko da się wyjaśnić, zapisać w liczbach. Na pewno? Nie, gdyby tak było, to by nie było takich książek, literatury, nie wszystko, ale próbuje się to wyjaśnić. Wielu ludzi chce zrozumieć pewne rzeczy. Emocje są takim, jest czymś, co ludzi niezwykle fascynuje.
że to przeżywanie tych emocji i naukowców również, i mnie także. Co się wydarza, że czujemy nienawiść, albo czujemy zemstę, albo czujemy smutek, albo czujemy rozpacz, albo kochamy, albo czujemy pożądanie. Co się wydarza? Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest mechanizm tego? No i od lat 80. można dokładnie zajrzeć w mózgi ludzkie. Bo najpierw były NMR-y, tomografia NMR-y, potem jest funkcjonalna tomografia, pozwalająca na sprawdzenie, jakie obszary aktywności w naszym mózgu są aktywne, kiedy pożądamy, kiedy kochamy, kiedy nienawidzimy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie chcą zrozumieć, dlaczego się czuje takie emocje. Co się w naszym mózgu dzieje? No bo to się tam wszystko dzieje, a nie w żadnym tam sercu, które stało się tego symbolem. Bo to wszystko się w mózgu dzieje. Ja dokładnie wiem, co się dzieje, bo można poznać, co się dzieje, kiedy ludzie kochają, ale kiedy są w tym stanie zakochani. O tym też piszę tutaj, czasami nawiązuję do tego. No to, co sam się dzieje, to jest Sodomia i Gomoria w tym mózgu, bo tam się pojawiają narkotyki, substancje opiatowe, które normalnie u normalnych ludzi, którzy nie deklarują, że są zakochani, się nie pojawiają. I o tym jest też tutaj napisane. No jesteśmy w stanie pewnego rauszu, który kochając kogoś bardzo, szczególnie w tej fazie, którą się nazywa potocznie zakochaniem, czy pożądaniem, czy namiętnością. I ona ludźmi kieruje. Kiedyś nazywano to w innych starych książkach chucią, a teraz to się nazywa zupełnie inaczej. Pozostaje tylko pytanie, czy kiedy wszystko już uda nam się zrozumieć i zapisać, i wyjaśnić, to czy będziemy lepszymi ludźmi po prostu? Czy tak jak bohater dojdziemy w końcu do jakichś konstruktywnych wniosków na temat naszego życia, bo jemu się to udaje w tragicznym momencie i tak naprawdę dopiero konfrontacja ze śmiercią sprawia, że on pewne rzeczy zaczyna postrzegać inaczej. Zawsze musi być ten moment przełomowy, kiedy zaczynamy postrzegać świat inaczej, zaczynamy rozumieć więcej. Nie da się po prostu tak samemu z siebie jakoś ogarnąć swojego życia i pomyśleć sobie to i to robiłem źle, to jest do zmiany. Zawsze musi być to wydarzenie, które no zwykle wiecie, jest pani, tragiczne wydarzenie. Po przeczytaniu tej książki wszyscy powinni usiąść i to zrobić, popadając w śpiączkę, ale tak nie jest. My musimy być skonfrontowani, musimy być doprowadzeni na granicę, na jakąś ekstremalną granicę. On jest doprowadzony. Prawdopodobnie gdyby nie pękło mu to naczynie krwionośne, on byłby takim samym, jak pani to nazwała, skurczybykiem, jaki był. Egoistą, hedonistą, dobrym w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy by mu to odpowiadało, a dopiero skonfrontowany z tą, no, przeniesiony, przecież ma dwa epizody, co zresztą mojemu koledze się zdarzyło, dwa epizody śmierci klinicznej, to znaczy przechodzi pewną granicę już autentyczne, na tym, z których powraca. W związku z tym faktycznie on był już na tej granicy. Nie, no, przeważnie zmieniamy nasze życie w momencie, kiedy dosięgamy bardzo ostatecznych granic, a śmierci, sam fakt, że możemy się, że nagle się wszystko skończy, jest chyba czymś, no, najbardziej wstrząsającym. Nie przypadkiem, jak państwo wiedzą, ogromna ilość tych wszystkich oglądanych filmów dzieje się w szpitalach, w klinikach, te wszystkie emergency roomy, czy wszystkie inne filmy, gdzie ludzie są doprowadzeni na skraj. Tam kipi od emocji, tam się te emocje wylewają. Tam ludzie mówią sobie rzeczy, których by nigdy nie powiedzieli, dlatego że być może to jest ostatnia szansa, żeby komuś coś powiedzieć, i podejmują ogromne decyzje. Mi się wydaje, że o wiele więcej mury szpitali słyszą o wiele więcej szczerych spowiedzi niż mury kościołów, no bo to jest dosyć oczywiste. Jesteśmy doprowadzeni do ostateczności i on też takie coś przeżywa. Gdyby pewnie się nie wydarzyło głównemu bohaterowi to, co się wydarzyło, to dalej by żył, zresztą w przekonaniu, że on jest super. No bo zapewnia wszystkim dziecku dobry byt, wykształcił go, daje pieniądze, a nie zauważa, nie daruje czegoś najważniejszego, nie daruje czasu i swojej uwagi. A teraz w tych czasach pośpiechu bardzo łatwo możemy popaść w takie samozadowolenie. No przecież ja robię dla rodziny wszystko. No. Pracuję, to, że nie ma mnie, że nie czytam dzieciom bajek, to
no takie czasy. I on też tak funkcjonował. Dopiero tak ten wstrząs, ta katastrofa, która, z którą się skonfrontował, powoduje, że następuje to przebudzenie. Rozmawialiśmy tutaj już trochę o hedonizmie, o tym pragnieniu życia wygodnego, radosnego, pełnego uciech. I myślę sobie, że tutaj dobrze by było też porozmawiać chwilę o seksie, bo ten temat też się pojawia w pańskiej książce. Tam jest taki fragment, w którym bohater zastanawia się, jak to jest z tymi współczesnymi kobietami i z seksem właśnie, bo chyba jest trochę tak, że kiedy kobieta, a dzisiaj chyba w większości takie jesteśmy, staje się wyzwolona, potrafi otwarcie mówić o swoich pragnieniach, potrafi używać w towarzystwie słowa orgazm, nie rumiejąc się przy tym specjalnie. Myślę, że dla większości mężczyzn, i chyba bohater właśnie dochodzi do takiego wniosku, jeśli dobrze pamiętam, to jest pewien problem. Mężczyźni się trochę boją tego typu kobiet, prawda? Czy to jest tak, że kobiety oszalały na punkcie seksu i faceci zaczynają się bać tej sytuacji, bo czują, że tracą kontrolę nad tym wszystkim? Nie wiem, czy oszalały. Podejrzewam, że po prostu z różnych powodów, najczęściej społecznych, nie wypadało o tym mówić, no, szczególnie w naszym kraju, który jest strasznie patriarchalny. My ciągle się tego patriarcha, ten patriarchat jeszcze ciągle istnieje, ale to wynika z naszych, z roli kościoła w naszym społeczeństwie. Zupełnie inaczej podchodzą do tego Niemki. Ja mieszkam od 30 lat w Niemczech, więc wiem, o czym mówię. A z kolei w Rosji jeszcze bardziej patriarchalne jest to społeczeństwo, czy na Ukrainie i dalej na wschód jesteśmy bardziej patriarchalni. Nie, no, wielu mężczyzn jest niekonfrontowanych ze względu, że wychowane najczęściej przez matki w patriarchalnych rodzinach, to znaczy przekonywanie synów o tym, że ty będziesz najważniejszy w rodzinie, twoje szczęście jest najważniejsze. Przez matki. To jest bardzo często model wychowawczy wychowania przez matki. Wielu mężczyzn nie potrafi sobie z tym poradzić, dlatego że, że jest przyzwyczajonych, że on jest najważniejszą osobą w tym i on również powinien doznawać, a kobieta nie jest interesująca. A teraz się zmieniło to. Kobiety stały się wyzwolone, niezależne. Nie są zależne nawet finansowo od mężczyzn. Kiedyś trwały w jakimś chorym związku toksycznym bez jakiejkolwiek satysfakcji, bo nie miały po prostu gdzie iść. No, a teraz jest to nie wszędzie, ale przynajmniej w wielu dużych miastach jest to możliwe, że wielu mężczyzn sobie z tym nie może poradzić, że nagle pojawiły się, dla nich to są jakieś alfa samice. Jakieś takie, do którym nie dorównują. Zresztą kobiety są w ogóle lepszą częścią tego świata. To ja to w każdej swojej książce pokazuję. Ze względu na to, czy w ogóle ponad 88% alkoholików to mężczyźni. 93% ludzi umierających na zawały serca to mężczyźni. Praktycznie nie pamiętam, kiedy ostatnio wykonano karę śmierci na kobiecie. W krajach, w których jeszcze ciągle to bestialstwo i barbarzyństwo wykonywania kary śmierci, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Czy Państwo znają kobietę jąkającą się? Nie. Jest absolutnie, kobiety są o wiele, jeśli spojrzeć na podział płci, na te wszystkie plagi, które dotyczą, to większość plag dotyczy mężczyzn. No dobra, te zawały serca można jakoś objaśnić ze względu na to, że kobiety mają osłonę estrogenową. Mężczyźni estrogenu nie mają, a estrogen jest związany również z poziomem testosteronu, tylko tego, co zapycha naczynia krwionośne. Estrogen zmniejsza, rozpuszcza to, jak to się nazywa? Cholesterol. W związku z tym mężczyźni tego nie mają, no to można by wyjaśnić, no, że, ale te wszystkie inne rzeczy nie. No, kobiety są, kobiety pomijając, że są o wiele dłużej żyją statystycznie, mimo że przechodzą porody, których mężczyźni nie przechodzą.
Ja jestem pewien, że jeśli mężczyźni mieliby okres, to byłyby to dni wolne od pracy i to ustawowo zarządzone. Też jestem przekonany. W Sejmie. To jest 100% pewne, że taka ustawa by przeszła i to przy obojętnie jaka opozycja byłaby i kto by rządził. Te kobiety są lepszą częścią. Nie mogę sobie wyobrazić świata rządzonego przez kobiety, w których matki wysyłałyby na wojnę swoich synów. W związku z tym ja jestem takim strasznym piewcą. Ja stawiam te kobiety na piedestale, ale też są podstawy naukowe do tego, aby sądzić, że one są lepsze. Są bardziej wierne, ale to niekoniecznie wynika z tego, że mają bardziej zacofane, poddańcze podejście do seksualności. To wynika głównie przede wszystkim z tego, że poligamia kobiet jest związana z ogromnym odpowiedzialnością. To one będą 9 miesięcy chodziły w ciąży i to one prawdopodobnie być może będą wychowywały samotnie te dzieci z tych związków równoległych. I ja tutaj jestem absolutnie piewcą wyższości kobiet nad mężczyznami. O to się zawsze kłócę z panią Małgorzatą Domagalik, z którą popełniłem dwie książki, 188 dni i nocy między wierszami, bo ona mówi, że ona jest feministka, a ja mówię jej, że ja feministą nie jestem, dlatego że feminista zakłada, że kobiety i mężczyźni są równie. Ja mówię, że kobiety są lepsze, a ona mi przekonuje, że to wcale nie jest. Podaje przykłady kobiet, które podkopują dołki pod innymi kobietami i tak dalej, pokazuje ten świat. Ja się z tym nie zgadzam, oczywiście, że tak jest, ale statystycznie z punktu widzenia jest to absolutnie moim zdaniem lepsza płeć. I może celowo, ale stawiam zawsze kobiety na piedestale, mimo że nie mam żadnego powodu, dlatego że ja byłem wychowywany raczej w męskim środowisku. W mojej szkole morskiej nie było, to była fajna szkoła, tylko jedna wada nie było tam dziewcząt. Teraz gdyby istniał jakiś Trybunał Konstytucyjny, to pewnie by to zasądzono, jak to może być, żeby nie przyjmować do polskiej szkoły kobiet i mężczyzn. Ja uważam, że to było świetne. Ja nie wyobrażam sobie rybaka dalekomorskiego ciągnącego liny przy windzie trałowej w postaci kobiety. Później po tej technikum poszedłem na studia na fizykę, gdzie było 130 studentów i tylko 7 kobiet. Co też raczej takie męskie jest środowisko. I państwu muszę coś powiedzieć. Skończyło nas tylko 14 te studia na czas. Fizyka to trudny kierunek. Wtedy większość facetów przyszło tylko po to na tą fizykę, bo przyjmowali bez egzaminu, a oni nie chcieli iść do wojska. To jest, bo wtedy do wojska trzeba było chodzić jeszcze w tamtych czasach. I z tych 14, które nas ukończyło 7 kobiet. Wszystkie. I jeszcze jedna z nich urodziła dziecko. No, więc mnie świat przekonywało o tym, że no, kobiety są tą lepszą częścią naszego świata. Pomijając, że piękniejszą, no, ale to już jest zupełnie inna sprawa. I te wszystkie moje książki są w takim typie. No on tu jest mężczyzną, pani to nazwała skurczybykiem, no mężczyzną z ogromnymi wadami, ale przynajmniej otrząsa się z tego i zaczyna rozumieć pewne. To jest cały kalejdoskop najróżniejszych mężczyzn. W ogóle myślę, że jeśli chodzi o postaci przewijające się w tej książce, to w zasadzie każda postać drugoplanowa jest fajnie skonstruowana, bo ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. I myślę, że to, co pan powiedział, że to kobiety są lepszą częścią świata, najlepiej widać na przykładzie historii Laurencji, która jest absolutnie niesamowitą bohaterką. Jest pielęgniarką, która stara się ze wszystkich sił, żeby bohater szybko wrócił do zdrowia. Raczy go swoimi monologami, które są fantastyczne. I w pewnym momencie bohater mówi do niej, czy woła za nią, co trzeba zrobić, żeby stać się tak dobrym człowiekiem, prawda? To jest niesamowite. Właśnie, co trzeba zrobić, żeby stać się tak dobrym człowiekiem? U mnie w książkach, nie wiem, czy państwo zauważyli, ja zawsze wprowadzam taką postać, która nie ma nic wspólnego z wykształceniem, ale jest o wiele mądrzejsza od tych wszystkich gości, takich jak ja, z tytułami i z tymi... No z tymi wszystkimi habilitacjami. Ona jest taką, ona ma ogromną mądrość życiową. To jest pielęgniarka, którą notabene spotkałem w tym i ona jest pierwowzór jej w tej klinice. Jest to emigrantka z Wysp Zielonego Przylądka, która tam przyjechała
do Holandii i tam pracuje. Dużo jest pielęgniarek, które nie są w Niemczech Niemkami. Powiedziałbym 90% pielęgniarek to albo Polki, albo Ukrainki, albo Rosjanki, albo Hinduski, albo Tajlandki, Tajki i tak dalej, i tak dalej. Piękna postać takiej mądrej życiowo kobiety, która też ma bardzo skomplikowany życiorys, ale ogromną mądrość życiową i taką siłę, której on zazdrości i jednocześnie jest tak sprawiedliwa, tak przez tą mądrość wie, co jest dobre, co jest dobre. To nie pierwsza książka, gdzie są takie postacie. Na przykład, jeśli ktoś chciał Los powtórzony, jest tam postać starej siekierkowej, no też takiej niby dewotki, która z jedną ręką wysyła SMS-y, a drugą odmawia różaniec, jednocześnie pali papierosa przy tym, a jednocześnie jest, to ona mówi, w Boga trzeba wierzyć, ale Bogu niekoniecznie, tak żeby trzeba, że tak, w Boga trzeba wierzyć, ale na wszystko się trzeba przygotowywać, że może coś się zdarzyć. Tak samo w powieści Grand, która jest bardzo związana z Trójmiastem, bo jest to historia przecież Grand Hotelu w Sopocie, no to jest postać Lichutkiego, tego bezdomnego, którego wprowadzam. Mnie takie postaci bardzo zawsze interesują w każdej książce. W tej, którą teraz obecnie piszę, również będzie postać jakiegoś takiego mądrego życiowo człowieka, który niekoniecznie ma dyplomy, czy skończył najróżniejsze szkoły, ale przez doświadczenie, przez wrażliwość, empatię, przez przemyślenia wie, co jest dobre, a co złe. Bo ta wiedza książkowa, ta wiedza akademicka bardzo często wcale nam nie pomaga wiedzieć, co jest. Wiemy, znamy kodeksy, znamy reguły, ale nie postępujemy według nich, tak, dlatego że nie doświadczyliśmy tego. Jeśli ktoś coś doświadczył, to tą etykę buduje na podstawie bólu i radości, entuzjazmu, szczęścia i nieszczęścia. I ta cała Laurencja z Wyzwolonego Przylądka jest taką postacią w tej książce. No to pociągnę teraz jeszcze pana za język a propos nowej książki, o której już pan wspomniał. Coś nowego będzie? Kiedy będzie? Możemy się czegoś spodziewać w najbliższym czasie? Czy to jeszcze potrwa trochę? Ja już to ogłaszałem i to dla niektórych jest zdziwieniem, ale ogłoszę państwu, ja piszę kontynuację Samotności w sieci. Jednak. Coś mi się obiło uszy. Dlatego, że ta książka wyszła 16 lat temu, już teraz 17, bo w 2001 roku, a teraz mamy 18. Premiera była we wrześniu 2001, więc niecałe 17 lat temu. I ta książka była strasznie popularna. Państwo wiecie, że jestem, to jest jak dla mnie jak tatuaż. Ta Samotność w sieci. Ja mogę każdą książką sobie ten tatuaż chcę wydrapać, a ona i tak wychodzi. Ja wiem o tym, że tak jestem z tym kojarzony. I nie tylko tu, no w Rosji ona jest jeszcze bardziej kultowa niż tutaj, więc wszyscy tam to adinocieństwo w sieci znają i tak dalej, i tak dalej. Ja się broniłem już, ja chyba 3 lata po napisaniu tej książki, kiedy ona miała swoje apogeum popularności, była czytana w radiu, film zrobiono i tak dalej, zaczęto mnie namawiać, głównie przez wydawnictwo, ja pisał sequela, to znaczy, że napisał Samotność w sieci 2. No bo trzeba kasę jakoś wybić. No wiadomo, że wydawnictwom głównie o to chodzi, nie? A ja się broniłem i oni nie mogli pojąć tego. Dlaczego ja się tak przed tym bronię? No przecież panie Januszu, no popularna książka, trzeba napisać drugą część, będzie, zarobimy i problem polega ze mną dla wydawnictw na tym, że ja nie muszę tych pieniędzy mieć, dlatego że ja zarabiam pieniądze za pisanie programów komputerowych i ze mną nie jest tak prosto, mnie nie przekonuje do tego. Zarabiam za pisanie, ale czegoś zupełnie innego. Jest fajnie mieć tą kasę, ale nie jest ona mi, nie potrzebuję jej na to, żeby zapłacić czynsz, czy kupić bagietkę, czy czerwone wino, które lubię. Jest mi to niepotrzebne i ja się nie zgadzałem przez wiele, wiele lat, żeby to pisać. Później jak ta książka wyszła w Rosji w 2005 roku, to Rosjanie chyba co tydzień pisali, żeby napisać im sequela. Ja już powiedziałem, że nie, oto oni to tylko dla Rosji, w Polsce się nie dowiedzą. Oni myśleli, że tutaj w tym świecie jest tak będzie, że ja tylko dla Rosji napiszę, a dla Rosji miałem napisać. Ja się oczywiście nie zgadzałem i oni się do tej odpowiedzi nie... Dlatego, że miałem o wiele więcej powodów innych rzeczy. Powstało Bikini, powstało Miłość inne dysonanse. Były inne książki, które chciałem napisać. Na fejsie z moim synem i Grant. Nie wydawało mi się, że ja muszę sequela pisać.
Ta książka Samotność w sieci miała swój czas, moje emocje, moją konstrukcję, mój smutek, moją tragedię, którą przeżywałeś, z którego wyniknęła, a teraz nie ma tego. I broniłem się i obroniłem się przed tym pisaniem, ale w 2016 roku, pewnego dnia w listopadzie, zostałem się zastanawiać nad tym. Już nie namawiany przez żadne wydawnictwo, to ja sam zupełnie. Jak Państwo przypomnicie sobie, bohaterowie książki Samotność w sieci, cała ta historia odbywa się w 1996 roku. Dokładnie, dlatego że ta katastrofa tego samolotu, na którym ta cielecka biedna w tym filmie czeka na niego, na tym lotnisku i tak pięknie zapłakana jest, to się odbyło 18 lipca 1996 roku. Czyli można dokładnie skojarzyć, kiedy ta historia się odbyła. I tuż po tym wydarzeniu główny bohater spotyka się fizycznie z tą bohaterką tylko raz w Paryżu, na jedną noc. Przypadkiem 9 miesięcy później rodzi się, w okolicach 9 miesięcy rodzi się chłopiec. I książka kończy się tak, że nie wiadomo, kto jest ojcem tego chłopca. Czy mąż bohaterki, czy ten Jakub, główny bohater. To nie jest do końca wyjaśnione. Ona twierdzi jemu, że ojcem jest ten mąż. Ja sobie pomyślałem, bo on się rodzi w 97, to on ma teraz 20 lat. Mówię, to przecież ja zrobię go studentem informatyki. No bo teraz ma 20 lat i on teraz spojrzy na ten internet współczesny i porówna z internetem siermiężnym mamulki, która na ICQ gdzieś tam na dyskietce elastycznej wchodziła i tam popisywała i to będzie świetny powód, żeby porównać te dwa światy 20 lat później. A jednocześnie pokazać, że mimo tych 20 lat, mimo tych Instagramów, WhatsAppów, Facebooków, Snapchatów i innych, nic się nie poprawiło, jeśli chodzi o pragnienie tego, że ludzie chcą się kochać, że tęsknić, że chcą kogoś poznać, z którym by chcieli spędzić życie, że ta miłość, te pragnienia są zupełnie identyczne. I to było zaczynem, że powiedziałem sobie, czas najwyższy, teraz, bez żadnego sequela, zacząć pisać kontynuację Samotności w sieci. Z punktu widzenia syna głównej bohaterki. Wyjaśnić, kto jest jego ojcem, wrócić do bohaterów z tamtej książki, bo przecież oni są 20 lat starsi, ale są. Do Jima, do tej Jennifer, spojrzeć na romans, który nie wiadomo dlaczego, ale ten mąż był przedstawiony w pierwszej części, mąż głównej bohaterki, o zły, niedobry człowiek, a może on nie jest taki. On był tam marginalnie przedstawiony, wrócić do tego, bo to jest ten, który wychowuje tego głównego bohatera, bo ona z nim została przecież. I z tego powodu zacząłem, postanowiłem, że będę pisał nie Samotność w sieci 2, bo to nie będzie się tak nigdy nazywać, bo ja się na to nie zgodzę, tylko kontynuacja, to nazywam roboczo kontynuacja Samotności w sieci. Jaki tytuł będzie? To jeszcze ustalimy, bo ja przeważnie tytuły swoich książek wymyślam w ostatnim momencie. Szukam jakiegoś takiego czegoś, co było najważniejsze w tych książkach. I tym się zajmuję teraz i już piszę tą książkę od ubiegłego roku. I podejrzewam, że fajnie będzie, bo ta książka zostanie skończona w Gdańsku Brzeźno. Dlatego, że to ona będzie skończona już tutaj, kiedy będę już mieszkał w 200 metrów od morza i się z tego bardzo cieszyć. Będzie taka bardzo międzynarodowa i planowana jest premiera tej książki na jesień, późną jesień tego roku. Prawdopodobnie z okazji targów książki w Krakowie, bo ci wydawcy to wydają falami. Na targi w maju w Warszawie i potem na targi w Krakowie. I bardzo dobrze, bo ta książka też wyszła na targi w Krakowie, więc i tym się teraz zajmuję i to zajmuje mi myśli, oczywiście się boję jak dziecko, dlatego że wiadomo, że będzie porównywana ta druga część z tą pierwszą i już słyszę te głosy, o, ta pierwsza to panie, co pan teraz napisał, to się w ogóle nie równa. I to jest takie obciążenie, które niosę na sobie, bo czuję, że to
A to nie ma być druga część, to ma być po prostu przedłużenie, spojrzenie na ten świat tylko z oczami tych bohaterów z tamtej wyciągniętymi. Chcę do nich po prostu powrócić. Ale jestem mam inną konstrukcję psychiczną teraz, jestem w bardzo dobrej fazie mojego życia, wracam do Gdańska, zmieniam swoje życie, podobnie jak bohater tej książki bardzo zmienił swoje życie i w związku z tym, no ale tym się zajmuję i to jest ta następna książka i tym żyję. Czasami w przerwach, jak już mam dosyć bania się, co ja tu teraz piszę, to piszę sobie z panią Domagalik trzecią część naszej książki. Nie wiem, że niektórym państwu się spodobały te nasze listy z Domagalik. To tak dla zdrowia psychicznego, ona mi pisze, ja do niej piszę czasami, piszemy trzecią część tego. Taka typowa epistolografia, ale to nie ma nic wspólnego z literaturą tak zwaną piękną. Jest to epistolografia, jest to relacjonujemy świat za oknem, a jest teraz co w Polsce relacjonować. Jak państwo widzą, a jeszcze trochę patrzę na tą Polskę i z punktu widzenia niemieckiego trochę, bo przecież mieszkam tam i oglądam, i z punktu widzenia rosyjskiego, w którym też jestem, i ukraińskiego, w którym też bardzo często bywam, bo praktycznie wszystkie moje książki, które wychodzą po rosyjsku, dbam o to, żeby były, teraz szczególnie jest to ważne, żeby były też po ukraińsku. I ta też na wiosnę. Te kobiety, wszystkie moje rzęsi, wszystkie moje żenki to będzie się chyba nazywało. Mają taki śmieszny język. Wyjdzie. Proszę państwa, no to ja myślę, że to są bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wielbicieli i wielbicielek autora, więc czekamy na obie te książki.